Słuchajcie, tak to wygląda. W tej chwili dach jest już tam częściowo odśnieżony, aczkolwiek jest to dach żelbetowy, taki jak za czasów Gierka się budowało w budownictwie wtedy, tym tradycyjnym z betonu. I ten dach wytrzymałby dużo więcej. Tu jest pokrywa śnieżna, może sięgająca gdzieś około 30 cm, taka grubość mniej więcej. Może trochę więcej, mniej więcej chyba nie będzie. Ale w każdym razie, tak jak mówię, taki żelbetowy dach spokojnie wytrzymuje takie obciążenie. Tutaj według obliczeń różnych fachowców, którzy się tym zajmują, metr sześcienny suchego śniegu waży 200 kg, a mokrego może nawet dochodzić do 700-800, ale to jest taki średnio mokry śnieg, więc oceniam wagę takiego, powiedzmy średnio 500 kg. Między 200 a 700 to może być 500-400 kg. A skoro tu jest 30 cm, czyli to jest 1/3 metra sześciennego na każdy metr kwadratowy, a więc będzie to minimum 100 kg na metr kwadratowy. Takie jest obciążenie. Ten dach spokojnie wytrzyma takie obciążenie, tym bardziej, że w 2006 roku, jak zawaliły się te hale targowe w Katowicach, ja wtedy odśnieżyłem dach, ale było to kilka dni wcześniej, przed tym zawaleniem się. Wtedy padało znacznie mocniej. Myślę, że nawet dwukrotnie więcej było tego śniegu, jakieś pół metra co najmniej. Ale to był dach blaszany z blachy i stalowej konstrukcji. Natomiast tutaj jest dach żelbetowy i dużo mniejszej powierzchni oczywiście, więc tu spokojnie, tego nie będę odśnieżał. Natomiast odśnieżyłem dach nad balkonem, który jest wykonany z drewna, jest drewniana konstrukcja. W związku z tym tutaj już częściowo odśnieżyłem, część jeszcze nie. Tutaj jak widać grubość tej pokrywy na tym dachu jest dość znaczna. Ja tak jak mówię, oceniam na jakieś 30 cm. W odróżnieniu od tego żelbetowego, ten drewniany jest mniej wytrzymały, co jest oczywiste. Spad tu jest niewielki, i dlatego tutaj ja bym zalecił odśnieżyć, mimo wszystko odśnieżyć. Można jeszcze zajrzeć do rynien i zobaczycie, jak wyglądają rynny, dość nieciekawie. Tutaj przejdę na drugą stronę, i pokażę wam, bo te rynny wyglądają tutaj nieciekawie, bo to wszystko jest, topnieje i zamarza, więc... Czyli policzcie sobie, jaka tu jest w sumie waga przypadająca na cały ten dach. Jeżeli na metr kwadratowy jest około co najmniej 100 kg, to policzcie sobie. Tutaj dach ma szerokość około 3 metrów, ten nad balkonem, i jakieś 7 metrów, to jest 21 metrów kwadratowych. To liczmy 20 razy 100 kg, to jest około 2 ton obciążenia przypada na ten dach. Ja tu już go częściowo odciążyłem 2 tony i to jest wszystko na 7 podporach, takich filarach, słupkach, więc na każdy słupek przypada ile? 2 tony przez 7, to jest jakieś 300 kg na każdy słupek. To jest dużo, to jest bardzo dużo, plus ciężar dachu, to może 350 kg albo 400 na każdy słupek, więc po prostu zaleciłbym każdemu odśnieżenie, jeżeli ma podobną konstrukcję drewnianą zadaszenia nad balkonem. I tutaj jeszcze rzućcie okiem na komin, tu para wodna z niego leci, tam jakiś minimalny może dym też, ale głównie para wodna, i ta para wodna, jak widać, tu się osadza na tym, dlatego że po prostu tutaj jest tak zwany punkt rosy. Ten komin z zewnątrz jest zimny, im głębiej, tym cieplejszy, ale im bliżej tutaj powierzchni zewnętrznej, tym bardziej zimny. Dlatego ja go obłożyłem stropianem. Ale ten styropian cudownie zrobi, troszkę ociepla ten komin. Natomiast gdzieś następuje punkt rosy, w pewnym momencie gdzieś w głębi komina, gdzie on ma temperaturę powiedzmy 15-20 stopni lub trochę niższą, albo może trochę wyższą. I tam ta para wodna, która wydostaje się ze spalinami, następuje skroplenie tej pary w tak zwanym punkcie rosy. To jest normalne zjawisko w zimie, na to nic nie poradzicie. Można tak zrobić jak ja, że obłożyć komin stropianem, żeby ten punkt rosy był jak najwyżej, i żeby tam gdzieś na ścianie kominowej nie przemakało. Tu jeszcze chcę wam pokazać te
zjawisko z tymi rynnami, jak już mówiłem wcześniej. Otóż tutaj jest lód, ale zwróćcie uwagę, że wewnątrz tego lodu jest po prostu mokry śnieg, nie? Z wodą. To po prostu jest mokry śnieg z wodą. On się tutaj zbiera. Woda po prostu. Skąd się bierze ta woda? To ona się po prostu topi z dachu. No ale jak, skoro temperatury są jeszcze nadal ujemne? Ja to tutaj wytłumaczę na tym przykładzie. No jest warstwa śniegu, tak? Dość gruba. I ta warstwa śniegu stanowi po prostu izolację. Wiem, że to się może dziwnym wydać niektórym, jak to śnieg izoluje. Tak, śnieg jest no dobrą, bardzo dobrą izolacją. Wewnątrz tych płatków jest dużo powietrza. I teraz na zewnątrz panuje temperatura ujemna. Okej, tu jest temperatura ujemna atmosfery, ale tutaj od strony dachu, zobaczcie, zbiera się mokry śnieg z wodą praktycznie. To jest już tutaj, nie wiem, czy to będzie widać, może coś tam widać. Kapie woda, dlatego że od środka jest po prostu ogrzewanie, więc dach ma temperaturę 20 stopni, coraz bliżej powierzchni jest mniejsza temperatura, ale tutaj na samej powierzchni może być dodatnia temperatura, dlatego że ten śnieg izoluje po prostu od atmosfery, która ma może minus 5 albo minus 2, a tu jest plus 2. Czyli ta woda sobie delikatnie tutaj ścieka, przymarza i tworzy grubą warstwę takiego lodu przymarzniętego do rynien. I tak się właśnie stało prawdopodobnie w katowickich halach targowych. Tam była sytuacja taka, że rynny były, tak jak słyszałem, prawdopodobnie do środka. Spad był do środka budynku, tej ogromnej hali. I na środku tego budynku gdzieś, tak jak słyszałem, były jakieś rynny odpływowe. Więc prawdopodobnie ta woda zbierała się w tych rynnach odpływowych, zamarzała, tak jak ja tutaj pokazałem. Te odpływy również zamarzły. Tu na końcu są odpływy, ale ich nie widać, bo jest zamarznięte. No te odpływy są tutaj zamarznięte, więc ta woda w zasadzie tutaj nie ma szans odpłynąć. No i tak się właśnie działo w halach targowych. Ta woda nie odpływała, tylko tworzyła coraz większą warstwę, coraz grubszą, spływała z całego dachu do środka. Tam zamarzała i każdego dnia kolejna warstwa tej wody napływała, zamarzając, bo nie było odpływu. W ten sposób te obciążenie całej połaci dachu zmieniło się w takie bardziej obciążenie punktowe. Po prostu w jednym punkcie działała cała ta siła obciążająca dach. Niektórzy mówili, że tam było nawet 1,5 metra lodu. Nic dziwnego, że dach w takiej sytuacji runął, bo był w jednym miejscu obciążony taką grubą warstwą lodu. No ale tu jest sytuacja zupełnie inna, mimo dość grubej tej warstwy tego śniegu. To jednak konstrukcje żelbetowe mają zupełnie inną wytrzymałość i taka warstwa, no to jest pikuś dla takiego dachu żelbetowego. Natomiast dach drewniany, który jest po prostu podparty na filarach, jak najbardziej trzeba drewnianych, moim zdaniem, ocinierzyć. Ja swój ocinierzyłem. No a wy zróbcie co chcecie. Pozdrawiam serdecznie. Miłego wieczoru. Szczęść Boże.